Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest zawodniczka startu Daria Gerej. Witamy Cię na kanapie u nas. Witam. Start jest rewelacją tego sezonu. Co przyczynia się do tak znakomitej gry? Wydaje mi się, że nasze zgranie i taka zespołowość i to, że dogadujemy się nie tyle co też na boisku, ale i prywatnie, to mi się wydaje, bardzo się przyczynia do tego. Już w najbliższy weekend czeka Was pojedynek z Piotrkową. Jakie są najmocniejsze strony tamtego zespołu? Ten zespół jest taki bardzo chaotyczny i w sumie grają bardzo nierówne spotkania, ale wydaje mi się, że chyba głównie będzie trzeba się skupić na rozgrywających, bo często oddają rzuty, naprawdę dużo rzutów dziewczyny oddają, no i musimy się skupić jednak, żeby te rozegrania może odciąć. Jednak nie ma innej możliwości niż wygrana naszego zespołu startu w tym spotkaniu. Analizowałyście może grę rywalek i co może być kluczem do zwycięstwa? Tak, dzisiaj miałyśmy pierwsze wideo. Co może być kluczem do zwycięstwa? Wydaje mi się, że no to co zwykle, tak? Lisu tam zapoda petardę z dziewiątki, no i jakoś to pójdzie. To jest Twój pierwszy sezon w Superlidze. Jak Ci się podoba życie piłkarki, zainteresowanie mediów, kibiców i tym podobne? Bardzo fajnie. Ja to naprawdę bardzo fajnie odbieram. No kibice, no to wiadomo, super. A pamiętasz swoje pierwsze minuty w barwach startu? Co sobie myślałaś wchodząc na boisko? Szczerze mówiąc, to moje pierwsze minuty, no to jest taki totalny stres, że chyba nie pamiętam tego dokładnie, naprawdę. Nie pamiętam. Emocje wzięły górę. Strasznie. Pewnie największymi Twoimi kibicami jest rodzina. Po meczu zdarzają się komentarze albo rady dotyczące Twojej gry? Oczywiście, że tak. Szczególnie jeden i drugi dziadek to po prostu najwierniejsi fani. No i zawsze coś komentują i mi doradzają, jakby byli moim trenerem dosłownie. Masz zamiar spędzić cały czas całą karierę w starcie, jak na przykład Asia Chmiel w Koszalinie, czy jeszcze o tym nie myślałaś? Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Zobaczymy. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? Czy ktoś jakoś szczególnie namawiał Cię do uprawiania właśnie tej dyscypliny sportu, czy to była właśnie bardziej Twoja inicjatywa? Poszłam w ślady mamy, no i bardzo rodzice chcieli, żebym jednak coś trenowała, no a że mama wcześniej trenowała piłkę ręczną, no to po prostu poszłam w jej ślady. Jesteś młodą zawodniczką i wszystko co najlepsze przed Tobą, ale jakie jest Twoje największe marzenie sportowe? No wydaje mi się, że tak jak każdego sportowca, żeby wystąpić z orzełkiem na piersi, tak? A Twój ulubiony idol sportowy to? Idol sportowy... Chyba nie mam takiego jakiegoś największego idola. Nie skupiam się chyba na tym. A nie podpatrujesz swoich starszych koleżanek? Podpatruję, no wiadomo, coś tam wiadomo, można się od nich nauczyć. No, to mamy nadzieję, że niedługo Ty będziesz tą zawodniczką, którą będą młodsze podpatrywać. I dziękujemy Ci, że spędziłaś z nami trochę tego czasu tutaj na kanapie. Ale nie ominie Cię nominacja i musisz nominować kolejną koleżankę do naszego wywiadu. A więc nominuję Anię Pindę. Ania Pinda, zapraszamy do nas. Do zobaczenia.